Cześć, witajcie z tej strony Grid. Spędziłem w Enshrouded kilkanaście, może trochę więcej godzin. I chciałem się podzielić z wami pewnymi spostrzeżeniami. Spostrzeżeniami na temat rzeczy, które chciałbym wiedzieć zaczynając tą grę. Gra tego nie mówi, no ale też no, nie ma żadnego obowiązku, nie, nam mówić o swoich jakichś mechanikach. Także traktujcie to jako takie luźne porady do Enshrouded dla tych, którzy zaczynają. No pierwsza i najważniejsza to oczywiście zbierajcie wszystko, nie? Zbierajcie grzyby, które się przydadzą, borówki, drzewa, kamienie. Żeby móc sobie jakąś tam ziemiankę na początek wybudować. Zbierajcie gałązki, które się przydadzą na strzały. Ale czego nie wiedziałem i co jest jednym z, przynajmniej na początku gry, z trudniejszych rzeczy do zdobycia, są to skrawki metalu. Skrawki metalu możemy spokojnie znaleźć, rozbijając beczki, niszcząc jakieś metalowe elementy, które są nie zawsze wypadną. Czasami wypadnie nam drewno, tak jak w tym wypadku. Czasami zdarzy się, że jakieś skrawki metalu. No wiadomo, jeżeli rozwalimy metalową kratę, no to szansa na te skrawki metalu będzie większa. Dodatkowo zwróćcie uwagę, że są to przedmioty, których nie możemy zlutować. Nie mamy żadnej opcji, tak jak w skrzyni tutaj, tu była skrzynia, nie? Tak jak w skrzyni na przykład otwórz, nie możemy zlutować choćby tych paczek, koło których stałem na początku. No nie ma żadnej opcji, otwórz, podnieś, ani nic. A jednak, jak rozwalimy, się okazuje, że w środku tych przedmiotów mamy przedmioty. No. Także spokojnie mogę powiedzieć, niszczcie i rozwalajcie wszystko. Szczególnie właśnie ważne dla was na początku gry będą skrawki metalu, o które no jest dość trudno. Ale tak naprawdę wystarczy, że udacie się do któregoś obozu grabieżców i spokojnie tam też ich nazbieracie. Jest taka, że im przedmiot jest bardziej metalowy, tym jest większa szansa, że coś z niego metalowego zgarniemy, nie? Tutaj jak na razie mnie zasypują drewnem, ale nic nie jest. Fizyka troszeczkę zaszwankowała, nie? Skrzynka w powietrzu. No, trafiły się. Także ze zwykłych skrzynek, jak widzicie, też spokojnie możemy zdobyć skrawki metalu. I co? Podniosłem tak naprawdę jedną skrzynię. A z rzeczy, których teoretycznie nie można zlutować, mamy całą resztę, ponieważ ze skrzyni miałem miksturę tylko uzdrowienia. Także eksplorujcie, badajcie. No i rozwalajcie, nie? Druga sprawa, no tutaj akurat sama gra was poprowadzi, więc nie jest to jakiś wielki problem. Ale jeżeli chcecie w miarę swobodnie eksplorować tutaj te ziemie, z pewnością będziecie potrzebowali lotnie i hak.
Jeśli o to chodzi, w sumie jeden z pierwszych questów was, no może nie zmusi do tego, bo to jest złe słowo, ale nakieruje na to, nie? Jak to zdobyć. Lotnie możemy naprawdę przebywać całkiem spore dystanse, zwłaszcza w momencie, kiedy odblokujemy sobie pradawne iglice. Weźmy sobie tam, skoczmy. Pradawne iglice to są to miejsca, do których możemy bezproblemowo się teleportować. Tutaj za mostem jest nasz dom, tam właśnie sobie w ruinach lataliśmy. Teraz co, jeżeli chodzi o szybowanie, no niestety musimy się mocno pilnować, żeby nie stracić całej staminy. Jeżeli ona spadnie do zera, no niestety skończymy w dość przykry i bolesny sposób. Także no dosyć ważną rzeczą jest właśnie rozwijanie samej staminy, żeby mieć jak najwięcej. Ale to jest właśnie sposób podróżowania, jaki jest najszybszy, najwygodniejszy i chyba najpraktyczniejszy, jeżeli chodzi tutaj o tą grę. Druga sprawa, o której wspomniałem, hack. Tak nam się pozwoli dostać do naprawdę sporej ilości lokacji, do których nie mieliśmy normalnie dostępu. Nie mogę wyczuć momentu, w którym mogę skoczyć. A także naprawdę w sporej ilości dungeonów jest on przydatny. Teraz tak, wspomniałem o staminie. Stamina jest jednym z ważniejszych atrybutów i to jest naprawdę straszny ból tyłka na początku gry, ponieważ no, kończy nam się bardzo szybko. Spotkałem się z dungeonem, którego no, nie mogłem przejść, ponieważ nie byłem wypoczęty, miałem zbyt mało staminy i na kracie po prostu traciłem staminę, spadałem z kraty, nie? Także lotnia, hack, przeszukiwanie wszystkiego. Kolejna sprawa. Na początku dostajemy jakiś tam słaby miecz, tarczę, ale mamy też różdżkę. I uwierzcie mi, że w początkowym etapie gry różdżka jest waszym najlepszym przyjacielem. Jest ona naprawdę bardzo OP, jeżeli chodzi o początek gry, ponieważ w przeciwieństwie do kostura, który jest co prawda od niej silniejszy, ale potrzebuje amunicji. Różdżka nie potrzebuje. Jeżeli używacie różdżki, tłuczecie tak długo, aż się nie skończy jej wytrzymałość. Tutaj ważna sprawa. Czytajcie wszystkie zwoje, wszystkie scrolle, księgi. Są one w stanie dać wam questy, dzięki którym możecie znaleźć jakieś ciekawe, epickie przedmioty. Dodatkowo no, fajną rzeczą jest, że różdżka ma auto-aima, nie? Nie musimy się kompletnie przejmować, gdzie strzelamy, po prostu strzelamy. I właśnie jeśli chodzi o różdżkę. Tak jak wspomniałem, możemy strzelać nią tak długo, jak długo wystarczy jej wytrzymałości.
Jak widzicie, używając ją powoli, wytrzymałość schodzi. Poróweczki oczywiście zbierz się. Ale z niejednej opresji mnie wybawiła i jest u mnie no, must have, jeśli o to chodzi. Co do samej wytrzymałości przedmiotów. Jest tutaj dość ciekawie rozwiązana sprawa, ponieważ w żaden sposób nie zużywamy materiałów. W żaden sposób nie płacimy za ich naprawę. Wystarczy, że podejdziemy do stołu warsztatowego, naprawiono wszystkie przedmioty. My nic nie tracimy, nie tracimy surowców, nie tracimy kasy, nie tracimy niczego. Także spokojnie możemy bez problemu wrócić sobie do eksplorowania z pełni naprawioną bronią. Inna, bardzo, bardzo fajna sprawa. Jak widzicie, jestem wyposażony w miecz, tarczę. Jest to, powiedzmy, moja broń podstawowa. Ale spójrzcie, że na łuku mam koło cyfry 6 również Q. Jeżeli przytrzymam klawisz Q, przełączam się na łuk. Jeżeli puszczam, momentalnie wracam do broni. Jest to bardzo fajne, jeżeli trochę odbiegniemy od przeciwnika, oddajemy strzał, puszczamy klawisz, możemy walczyć. Zajebisty patent. Naprawdę nie spotkałem się z nim w żadnej grze, a walkę bardzo mocno zmienia. No i co? Mówki. Uwierzcie, że w żadnej grze tak naprawdę się nie bufowałem, jakoś, no, może nie do końca w żadnej. W bardzo niewielu grach nudzi mnie to, że to muszę co 30 sekund odpalać na nowo buffa i często o tym zapominam, więc bez sensu. Tutaj bufki i samo jedzenie jest troszeczkę inaczej rozwiązane. Weźmy sobie Liczana. Weźmy sobie jagódki. Teraz jak widzicie, jagódka plus 2 odzyskiwanie zdrowia przez 30 sekund. Mięso no surowe niestety nas poniewiera, więc musimy je upiec. Ale chciałbym wam jeszcze jedną rzecz pokazać. Mam nadzieję, że gdzieś tu mi się napatoczy. O, mamy grzybona. Sam grzybek plus 1 inteligencja przez 10 minut. Teraz weźmy sobie... Ugotujmy go. Jak widzicie, rzeczy, które możemy ugotować, są podświetlone, są ciut jaśniejsze niż pozostałe. Przytrzymujemy przycisk, żeby gotować. Musicie pamiętać, że w momencie, kiedy on się zrobi, musicie puścić przycisk, ponieważ spalicie i zamiast pełnowartościowego składnika dostaniecie smołę, nie? I pamiętacie, tamten grzybek dawał nam plus 1 na 10, nie? Minut. Jak jest ugotowany, inteligencja plus 2 na 20 minut. Także no, bez sensu wcinać surowe, skoro możemy je sobie ugotować. Tak samo tutaj. Plus 1 krzepa na 20 minut. Weźmy sobie to, zjedzmy, ponieważ chciałbym wam coś pokazać. Jak widzicie, w lewym górnym rogu mamy dwa znaczniki. Dwa kółeczka, które nam symbolizują właśnie nasze buffy. Jak widzicie, ten bonus będzie się utrzymywał przez 20 minut. No, grzyb tutaj przez 10, bo wcześniej zjadłem surowego, źle kliknąłem. Także mamy 3 miejsca na buffy. Co prawda dzięki umiejętnościom miejsce na deser.
możemy sobie zdobyć czwarte miejsce, nie? Na tego rodzaju właśnie przyjemności. Tutaj jedzonko naprawdę jest OP. Dodatkowo w domu możemy wypocząć. Co nam daje wypoczynek? No, wypoczynek nam daje szybszą regenerację naszej wytrzymałości i szybsze odzyskiwanie wytrzymałości, a także jej większą ilość. Czas tego buffa u mnie jest 16 minut. Na początku gry chyba było to 10, jeżeli się nie mylę. I czemu? Każdy mebel postawiony w naszym domu podnosi komfort naszego mieszkania. Wraz z komfortem naszego mieszkania podnosi się czas, jak długo będziemy mieli tego buffa. Także właśnie dzięki kilku mebelkom, które mam tu postawione, wyciągnąłem już 16 minut wypoczynku. To, jak już mówiłem, no jest bardzo istotne, zwłaszcza na dungeonach, gdzie no może się okazać, że no zabraknie nam wytrzymałości, żeby konkretny dungeon przejść, nie? No to by była trochę lipa. Nadszedł czas nocy. Jeżeli chcemy przespać noc, nie chcemy latać sobie po ciemku. Jak widzicie, jeżeli się tylko położymy do łóżka, szybkość upływu czasu w nocy razy 60. I czas będzie przyspieszony 60-krotnie tak długo, jak długo będzie trwała noc. Jak słyszycie, kur zapiał, więc wstaje nowy dzień. Jeśli zaś chodzi o questy, questy jak najbardziej opłaca się robić. W pierwszej kolejności poleciłbym zrobić, no wiadomo, lotni i hack. No tutaj to jest must have, który musicie ogarnąć na samym początku, żeby gdziekolwiek się ruszyć poza swoją dolinę. Ale co warto zrobić? Questy na towarzyszy. Tutaj ktoś mi powiedział, że dwóch tylko się chyba opłaca mieć. No nie zgodzę się, nie? Pierwszą osobą, jaką zdobywam, jest kowal. Dzięki niemu możemy tworzyć lepsze wyposażenie. Możemy tworzyć tarczę. Tarcza jest bardzo przydatną rzeczą w walce, jeżeli posługujemy się bronią jednoręczną. Różnego rodzaju bronie. Kiedy już zdobędziemy danego NPC-a, on od czasu do czasu wyśle nas na jakiegoś questa, który zwiększy jego możliwości produkcyjne, czyli będziemy mogli robić lepszą broń. U kowala na przykład zbroja, którą w tej chwili posiadam, to jest zestaw aspirującego wojownika, ma bardzo przydatny bufik. Na butach ma plus 1 do odzyskiwania zdrowia. Co prawda jest tutaj dość dużo środków, którymi możemy się leczyć, ale odzyskiwanie zdrowia jest jak najbardziej mile widziane, uwierzcie. Tutaj mamy łowczynię, która pozwala nam robić strzały, suszarkę, żebyśmy mogli przetwarzać później futra. A także mamy zestawy obieży świata, strzelca, zwiadowca, generalnie bufujące naszą walkę na odległość. Mamy też farmerkę. Przepraszam, mamy też farmerkę, która będzie w dalszej części gry pozwoli nam hodować owoce. Właśnie teraz tak coś dojrzałem. Farmerka będzie chciała jeszcze palenisko chyba. Tak widzę, że tutaj jest zaznaczone.
Może jej zrobimy, ale to nie teraz. O, jakiś owiec utknął. No niestety, no jest to gra we wczesnym dostępie, więc czasami takie kwiatki się zdarzają, nie? Mamy alchemika, który no będzie nam boostował naszą magię. Pozwala też wytwarzać oczywiście różne posiony leczące i tak dalej. No i mamy stolarza. Stolarz to jest koleś, powiem wam, nie? Niestety na tych początkowych skrzynkach, tych najtańszych, tych najmniejszych, co mają 16 miejsc tylko i tych, co mają 24, możemy oczywiście składować itemki sobie, no i one sobie tu leżą. Ale niestety, jeżeli będziemy chcieli cokolwiek wytworzyć, musimy te itemy wziąć ze skrzyni, lecieć do stanowiska i robić. Przynajmniej do czasu, dopóki nie zdobędziemy stolarza. Weźmy sobie jedną skrzynkę. Teraz mamy przechowanie, magiczna skrzynka. Rdzeń mgły bym musiał wziąć, no dobra. W sumie się przespacerujmy, co tam. Gdzieś chyba taki jakiś mi się gdzieś walał w którejś ze skrzyni, nie pamiętam tylko w której. Albo i nie. Nie, dobra, jest. Jeden był nam potrzebny, także weźmy sobie tylko jeden. No masz, spierdzielaj. No co za głupi kozioł. Poszedł. Weźmy sobie, stwórzmy magiczną skrzynkę. Co jest w niej takiego magicznego? Przechowywane tu przedmioty mogą posłużyć do tworzenia przedmiotów w dowolnym miejscu w bazie. To znaczy, że jeżeli wrzucimy do niej surowce, nie będziemy musieli już zapitalać do skrzynek, później ze skrzynek do stołów produkcyjnych, tylko normalnie wkładamy surowce sobie do tej skrzyni i one z automatu będą z niej też pobierane. Prawda, miejsc ma tyle, co standardowa skrzynka, ale myślę, że komfort ich użytkowania naprawdę niweluje jej koszty, nie? Po prostu wszystkie surowce produkcyjne, które będziemy gdzieś kiedyś potrzebowali, wrzucamy do takich skrzynek. I wtedy się nie przejmujemy, tylko podchodzimy do stołu i wytwarzamy. Jest to naprawdę, no może nie lifehack, ale zdecydowanie jest to znaczne ułatwienie życia, nie? Właśnie do lotni lub haka, do jednego z dwóch będziemy potrzebowali mglistego drewna, czy jakoś tak się ono to nazywało. Spadaj, Wilczor, nie chcę mi się z tobą gadać. Wszyscy zaczynamy w tym samym miejscu, więc się przebiegniemy i wam pokażę. Co do lotni. Właśnie, nie powiedziałem wam bardzo istotnej sprawy. Co do lotni. Czasami może się tak zdarzyć, że będziemy potrzebowali wylądować w konkretnym miejscu, nie? Na bardzo małej przestrzeni. I to przekulnięcie, które on robi przy lądowaniu na samym końcu, może doprowadzić do tego, że nie wiem, wpadniemy do lawy albo czegoś takiego. Jak tego uniknąć? Kiedy lecimy, naciskamy prawy klawisz myszy. Wtedy przerywamy glajdowanie i po prostu w tym miejscu spadamy w dół.
nie róbcie tego zbyt wysoko, nie? Bo niestety upadki są tutaj bolesne, ale lepiej chyba, żeby trochę zabolało nas walnięcie o glebę, niż skończyć w lawie. Zamglone drewno. No, zamglone drewno, jak sama nazwa mówi, znajduje się we mgle. No, dla mnie to akurat nie było takie oczywiste i tutaj dzięki Pawłowi tylko i wyłącznie je znalazłem. A jest to zaraz przy naszym obozie, więc możemy sobie podbiec. No i mamy takie powykrzywiane, chore drzewa jakby. Weźmy sobie siekierkę. No i mamy zamglone drewno. Tak naprawdę możecie je zdobyć nawet z nikim nie walcząc. Póki co w recepturach nie potrzebowałem go zbyt dużo, chyba tylko właśnie do lotni lub do haka, do jednej z tych dwóch rzeczy. Ale też nie jest ono jakoś specjalnie daleko, więc spokojnie sobie możemy zbiec kawałeczek ze ścieżki i je zebrać. Czemu tarcza jest taka OP, właśnie mówiłem. Zobaczcie, tarcza blokuje 100% obrażeń przeciwnika. Dodatkowo, jeżeli uda nam się blok w odpowiednim momencie zastosować, ogłuszamy przeciwnika, w zasadzie parujemy jego uderzenie, a nie blokujemy. On w tym momencie jest na kilka sekund ogłuszony i możemy mu skopać dupsko, nie? O, nie zauważyłem go wcześniej. Tyle jeśli chodzi o zamglone drewno, o blok. Czasami może się zdarzyć tak, że się zagubicie we mgle. No, raczej trudno, ale powiedzmy, że się zdarzyło. Jeżeli tak by się stało, spójrzcie sobie na mapę. Włączcie mapę, przypuśćmy, że jesteśmy gdzieś tutaj, w tym miejscu powiedzmy. Jak widzicie, mamy dziurę we mgle. Jest to jakieś wzniesienie. Nie chcę ustawiać znacznika. W tym wypadku to, obok którego tutaj stoimy. Jeżeli na nie wejdziecie, czas się zresetuje. Ewentualnie będziecie mogli też spokojnie się teleportować stamtąd do swojej bazy, ponieważ mgła uniemożliwia nam teleportację, nie? Więc lepiej nie kończyć tam bez zasobów. Do samej mgły chyba wspominałem o tym, że są dwa rodzaje, ale no powtórzę. Niebieska mgła, nie do końca zabójcza. Czerwona mgła, raczej długo w niej nie pociągniemy, nie? Bardzo przydatną umiejętnością, tutaj też się dowiedziałem właśnie dzięki chłopakom na strumyku, mi podpowiedzieli, jest podwójny skok. Dosyć szybko możemy go zgarnąć, wydając tylko kilka punktów, już jesteśmy, go mamy. Generalnie podwójny skok, no jest dokładnie tym, co mówi nazwa. Niejednokrotnie pozwala nam pokonać przestrzenie, których normalnie no byśmy nie przeskoczyli, nie? I teraz dodatkowa sprawa, ołtarze. Jak wiecie, no mamy tutaj nasz pierwszy ołtarz. Ja już mam go co prawda ulepszonego. Na drugi poziom. Mogę mieć 4 aktywne ołtarze. Nie wiem, jak to było na pierwszym poziomie. Mogliśmy mieć 2 czy 3. Ale
Pamiętajcie o jednym. Ołtarz jest bardzo prosty do zbudowania. Potrzebujemy tylko 5 kamieni, czyli to nie jest żaden problem, żebyśmy go zdobyli. A co nam daje ołtarz? Jak widzicie, tutaj mam tą pradawną iglicę, o której wspominałem. Ale doszedłem sobie w te rejony i spokojnie, bez żadnych problemów, mogę się tam teleportować. Nie muszę ponownie biec przez całą planszę. Także jeżeli te ołtarze rozstawimy w miarę strategicznych miejscach, nie będziemy musieli się martwić o to, że poświęcimy kolejne kilkanaście minut na przebiegnięcie do lokacji, z której no musieliśmy się tam z jakiegoś powodu wycofać, nie? Ja zdobyłem iskrę? Nie. Tak, zdobyłem. Zauważyłem też właśnie. Jest to trochę eksploicik i nie wiem, czy tutaj o tym wspominać, bo to są rady, a nie sztuczki i triki. No ale skoro już jesteśmy, mogę wam o tym wspomnieć. Jeżeli teraz bym się wylogował do menu głównego, a w sumie spróbujmy, co? Dobra, jesteśmy z powrotem. Zobaczmy, czy to zadziała, bo wiem, że było to tam aktywne jeszcze w styczniu. Nie wiem, czy wyszły jakieś patche po drodze. Tak, wciąż działa. Jak widzicie, zdobyłem kolejną iskrę. Nie wiem, czy traktować to jako exploit. Jest to jakaś część mechaniki gry. No tutaj mam mieszane uczucia, czy to robić, ponieważ gierka naprawdę na tyle mnie wciągnęła, że nie chcę tutaj jakoś specjalnie kombinować, tylko w miarę legitnie przejść ją. No ale jeżeli ktoś by naprawdę na gwałtu rety potrzebował tych iskier, jest to jakiś sposób, żeby sprawę ogarnąć, nie? Czy coś jeszcze chciałem wam powiedzieć? Myślę, że to z takich początkowych rad by było chyba na tyle. Mam jeszcze lokacje kilku ciekawych przedmiotów, ale myślę, że to zrobimy sobie na osobnych filmach, ponieważ tu już i tak ględzę pewnie z pół godziny, więc nie będę przeciągał. Na pewno też więcej będę mówił na streamach z Michaelem, jeżeli uda nam się w końcu odpalić, bo po ciężkich bojach udało nam się ogarnąć serwer, jakoś to zaczęło trybić. Więc tylko pozostało dogadać się z czasem i zacząć to ogrywać, nie? Więc na samych streamkach to zapewne jakieś więcej informacji będzie. Jakieś porady, tipy, nie wiem. Albo po prostu śmieszki z naszych zgonów. No dobra. Mówię już zbyt długo i tak marudzę, także dzięki wam za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.